Zmiłuj się nad nami. Chryste, źródło
słuchał głosu Pana Boga swego, przestrzegając Jego poleceń i postanowić zapisane w księdze tego prawa. Wrócisz do Pana Boga swego z całego swego serca i z całej swojej duszy. Polecenie to mówię, które ja Ci dzisiaj daję, nie przekracza Twoich możliwości i nie jest poza Twoim zasięgiem. Nie jest w niebiosach, by można było powiedzieć, któż dla nas wstąpi do nieba i przyniesie je nam, a będziemy sypać i wypełnimy je. I nie jest za morze, aby można było powiedzieć, któż dla nas da się za morze i przyniesie je, a będziemy słuchać i wypełnimy je. Słowo to bowiem jest bardzo blisko Ciebie, w Twych ustach i w Twoim sercu, by się mógł wypełnić. Oto Słowo Boże. Jesus, I'm so glad.
oczy, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa, a kto jest moim bliźnim? Jezus, nawiązując do tego, rzekł: pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze ranę zadali, zostawiwszy na pół umarłego odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce, zobaczył go, minął. Lewit zaś Samarytan, wędrujący, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko. Podszedł do niego i opatrzył go ranę, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiódł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął 2 denary, dał gospodarzowi i rzekł: miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Kto z tych trzech okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: idź i ty czyń podobnie. Oto słowo Pańskie.
odwiedziła właśnie nas ona, wierna służebnica Pańska. Matka zawsze chce być ze swoimi dziećmi, a dzieci chcą być przy matce. Dlatego dziękuję każdemu z Was, że nie zgadziliście na zaproszenie Maryi i tutaj jesteście. Maryja zanim stała się Matką Boga, żyła tak jak my, niczym nie wyróżniając się pośród innych mieszkańców Nazaretu. Ona też miała swoje obowiązki, miała swoje troski, trud. Niespodziewany gość zapowiada wielkie wydarzenie. Maryjo, znalazła się łaska Boga, oto poczniesz i porodzisz syna, Emanuela, Boga z nami. W pokorze i prostocie, chwila niepewności i w końcu zwycięża ufność, przepełnione szczerymi uczuciami w sercu Maryi. Z radością odpowiada na to Boże wezwanie. Ona się nie zmienia. Wciąż pozostaje taka sama. Cicha, pokorna służebnica. Przygotowuje swoje serce na wielkie wydarzenie. W rytmie jej serca słychać delikatny szmer innego, cudownego serca Zbawiciela. A potem Betlejem zapanowała chwała na wysokości. Następnie pierwszy cud w Kanie Galilejskiej. Zabrakło tam wina. Spokój i radość nabożeństwa zostały poważnie zagrożone. To, co miało być najwspanialszym wspomnieniem, mogło zakończyć się upokorzeniem. Ale tak się nie stało, bo była matka. Matka, która wszystko rozumie. Serce ogarnęła ich. I woła: uczyńcie cokolwiek Wam powie syn. Wówczas Jezus dokonał cudu i przemienił wodę we wino. Kiedy popełnisz w życiu gafę wobec jednej osoby, rumienisz się jak dojrzałe czerwone jabłko. Kiedy jednak popełnisz gafę wobec większej grupy ludzi, palisz się ze wstydu i tylko oczami błagalnie szukasz kogoś, kto mógłby ci pomóc. Konsternacja trwa tylko przez chwilę, ale dla ciebie to cała wieczność. Podobnie było w Kanie. Miał wybuchnąć skandal, bo wina zabrakło. Ale zauważyła to matka i ona pomogła. Dał ci Bóg też szansę, by twoje życie nie było skandalem, by nie było grzechem wołającym o pomstę do nieba, byś ze wstydu się nie palił, byś nie zginął. Przyjdź więc Boga do serca, proś Go, nieustannie dzień i przepraszam. Masz tylko czynić to, co powie Jezus. Tak powiedziała matka. Czy wierzysz jej? Fatima jest pierwszym znanym przez Kościół miejscem objawień Maryi. Maryja w Orędziu Fatimskim podkreśla,
zna. Myślę, że wszyscy tutaj obecni dobrze wiedzą o te cztery najistotniejsze sprawy. Codzienna powinność swojego życia. Modlitwa różańcowa odmawiała serca. Eucharystia w centrum życia. Przyjmowanie Komunii Świętej przez pięć kolejnych sobot miesiąca, a także osobiste poświęcenie się Najświętszej Maryi Panny. Różaniec. Gdy zapytano świętego ojca Pio tuż przed jego śmiercią, co miałby dążyć do przekazania ludziom, odpowiedział: chciałbym zaprosić wszystkich grzeszników całego świata, aby kochali Matkę Bożą. Odmawiajcie zawsze różaniec. Szatan stara się zawsze zniszczyć tę modlitwę, ale mu się to nigdy nie uda. To jest modlitwa tej, która króluje. To ona nauczyła nas się modlić na różańcu, tak jak Jezus nauczył nas modlitwy Ojcze Nasz. Eucharystia to największy cud świata. Ona powinna być zawsze w centrum naszego życia. Ona powinna każdego z nas przemienić. Święta Faustyna Kowalska pisze, że najuroczystsza chwila w moim życiu to ta, w której przyjmuję Komunię Świętą. Do każdej komunii tęsknię i za każdą komunię dziękuję Trójcy Świętej. Aniołowie, gdyby mogli zazdrościć nam, to by dwóch rzeczy zazdrościli. Pierwszy to jest Komunii Świętej, a drugie cierpienia. Eucharystia to dar wymagający, ale ten dar to moje i Twoje zbawienie. Poświęcenie się niepokalanym sercu Maryi. Myślę, że jednemu z nas tutaj obecnych padła do ręki taka książeczka pod tytułem Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Matki Bożej. Wystarczy wspomnieć naszego wielkiego rodaka, którego również w tej świątyni czcimy, świętego Jana Pawła II, który oparł swoje zawołanie właśnie na tym dziele. Totus tuus. Cała Twoja. Jako młody student, a wcześniej pracownik fabryki, nie rozstawał się nigdy z dziełem świętego Ludwika. I po kilkunastu latach papież mówił, że właśnie z tego małego dzieła dowiedział się, co to znaczy prawdziwe nabożeństwo do Maryi. Moi drodzy, zachęcam Was do tego, abyśmy bez reszty oddali się w opiekę Maryi. Na zakończenie tego naszego rozważania wołajmy: Maryjo, Tobie poświęcam ciało i duszę swoją, wszystkie modlitwy i cierpienia, wszystko, czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się w Twoją niewolę. Niewolę Twojej miłości. Czyń ze mną, co zechcesz. Pozostawiam Tobie całkowitą swobodę posługiwania się. Wiem, że sam własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna, zawsze zwyciężasz. Niech to będzie już moja nowa droga. Amen.
Ciebie prosimy. Matko Boża Fatimska, dziękuję Ci za opiekę nad moją rodziną oraz proszę o łaskę zdrowia dla Anny i uzdrowienie z ciężkiej choroby nowotworowej. Twoja czcicielka, Ciebie prosimy. Matko Boża Fatimska, serdecznie Ci dziękuję za wszystkie łaski, jakie wyprosiłaś dla nas wszystkich. Miej nadal w swej opiece Ojca Świętego Franciszka. Proszę Matko Boża Fatimska, weź pod swoją opiekę naszych wszystkich nowych kapłanów. Wypraszaj na nią łaskę zdrowia i Bożego błogosławieństwa w codziennej pracy już pasterskiej. Matko Boża Fatimska, otocz swoją opieką dzieci i młodzież, którzy przebywają na wakacje. Wybłagaj Matko Boża, pomóż w naszej ojczyźnie i na całym świecie. Proszę również o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla moich bliskich i dla mnie, aby mogła jeszcze się modlić za biednych grzeszników. Twoja czcicielka, Ciebie prosimy. Dziękując za otrzymanie łaski, prośba o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla dzieci, wnuków i całej rodziny. Ciebie prosimy. Za Annę Teklę Stawek, za Marianę Skinę, za zmarłych z rodziny Gniećko, za Jolantę Arnowską, Irenę i Kazimierza Chodziak, a także za zmarłą Janinę. O życie wieczne daruj Ciebie prosimy. Matko Boża Fatimska, dziękuję Ci za dotychczasową opiekę i pomoc. Proszę Cię, opiekuj się nadal Jackiem i jego rodziną, wypraszając im żywą i mocną wiarę, mądrość Bożą i dary Ducha Świętego. Ciebie prosimy. Matko Boża Fatimska, proszę Cię o łaskę zdrowia dla Bogusława, a także za wujka Stanisława. Ciebie prosimy. Prosimy o Boże błogosławieństwo, opiekę Pani Fatimskiej dla Anny i Pawła z okazji 6. rocznicy ślubu oraz dla Joanny i Wojtusia w 3. rocznicę urodzin. Ciebie prosimy. Chana Mateczko Fatimska, proszę Cię o zdrowie dla mojego męża, szczęśliwą operację męża. Proszę Cię o zdrowie dla Oliwii w 9. rocznicy urodzin, dla Michalina w 3. rocznicy urodzin oraz na dużo zdrowia dla mnie, Twoje wielbiciele. Ciebie prosimy. Módlmy się i polecajmy Matce Najświętszej wszystkie grupy modlitewne, które posługują w naszej wspólnocie parafialnej, by trwając na modlitwie różańcowej, podejmując post, byli wiernymi pomocnikami w przemienianiu ludzkich serc. Ciebie prosimy. Wysłuchajcie. Panie Boże, spraw, aby wszyscy zmarli, którzy zawierzyli swoje życie niepokalanej Maryi, otrzymali nagrodę życia wiecznego w niebie. Ciebie prosimy. W chwili ciszy przedstawmy również nasze prośby, które nosimy w naszych sercach. Ciebie prosimy. Panie Boże, spraw, abyśmy współpracując z łaską Bożą, wypełniając treść orędzia fatimskiego, przyczyniali się do budowania trwałego Królestwa Pokoju na ziemi. Ciebie prosimy. Ty, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Alleluja. Ave, 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 Ave.
Maryjo, łaski pełna
tajemnica druga, nawiedzenie świętej Elżbiety. Oh.
błogosławione owoce łona Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskawa Matko Boska, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce łona Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskawa Matko Boska, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce łona Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskawa Matko Boska, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce łona Twojego, Jezus. Błogosławione owoce łona Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskawa Matko Boska, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce łona Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskawa Matko Boska, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce łona Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskawa Matko Boska, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce łona Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskawa Matko Boska, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce łona Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskawa Matko Boska, błogosławionaś Ty między niewiastami
czas realizowania tych zadań, które Ty nam dałeś, a które prosi też nasza pośredniczka Maryja, niech nam błogosław. Przez